Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w ostatnim odcinku mojego podcastu i jako, że nie mam sadystycznych skłonności, to muszę Wam powiedzieć, że jest to oczywiście prymaprylisowy żart. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to zagranie, ale powiem Wam, że całe życie chciałam kogoś wkręcić, oczywiście pomijając jakieś tam mikrokawały. Które uskuteczniałam na moich bliskich, to zazwyczaj orientowałam się właśnie 1 kwietnia, że o, mogłam pomyśleć o czymś fajnym. Także zakładam, że parę osób z czystej ciekawości, a raczej ze zdziwienia kliknęło w ten podcast, ale jest to wyjątkowy, solowy odcinek, dlatego mam nadzieję, że mimo wszystko ze mną zostaniecie, bo głównym powodem nagrania tego podcastu jest fakt, słuchajcie. Że w kwietniu mija dwa lata, odkąd zaczęłam nagrywać podcast, i powiem Wam, że zorientowałam się parę tygodni temu na spotkaniu zapytana o początki, właśnie i o genezę podcastu, kiedy wpadłam na pomysł, chyba tak to pytanie brzmiało, że to będą dwa lata. Bo w pierwszej chwili chciałam powiedzieć, że to było rok temu, kiedy zaczęłam nagrywać, a dwa lata to już całkiem. Sporo i oczywiście dodam, że dzisiaj jest środa, co nie jest normalnym dniem publikowania nowych odcinków, ale w kwietniu mam dla Was coś specjalnego i mogę Wam już zapowiedzieć, że Podcasty będą ukazywały się w poniedziałki i w środę przez cały kwiecień, właśnie z uwagi na to, że jest to miesiąc jubileuszowy, a przy okazji, cała koncepcja w ogóle tych odcinków kwietniowych jest nieco inna, ale tutaj musicie się uzbroić chwilę w cierpliwość, bo chciałabym Wam o tym powiedzieć pod koniec. Nie sądzę, że to będzie długi odcinek. Jest to odcinek, w którym oczywiście nie ma gościa, ale najpierw trochę takich refleksji. Może nostalgii, chociaż nostalgia ma trochę negatywne znaczenie, ale chciałabym poopowiadać Wam właśnie o tych moich początkach podcastowych, przypomnieć historię powstania programu. Zebrałam kilka takich moich refleksji po tych dwóch latach. Odpowiem też dzisiaj, postaram się przynajmniej, na najczęściej zadawane przez Was pytania o to, jak nagrywam, jak się przygotowuję, jak zapraszam gości, kim są ci goście. Trochę o technicznych kwestiach, pogadamy o najpopularniejszych odcinkach i tak jak wspomniałam, zapowiem, co będzie działo się w nadchodzącym czasie. No, nie mogłabym zacząć bez wzdychania, dlatego, że mamy kwiecień, mamy bardzo specyficzny czas na świecie, więc. To, co w ogóle dzieje się w internecie, myślę, że tak jak na całym świecie i też w innych branżach, ewoluuje tak naprawdę z dnia na dzień, więc też cały mój pomysł na, na te podcasty kwietniowe, to było, to było coś maksymalnie spontanicznego i też coś, co było konieczne w zaistniałej sytuacji. Jak wiemy, da się nagrywać zdalnie, bo pojawił się podcast specjalny w zeszłym tygodniu właśnie o zachowaniu spokoju. Wspieraniu odporności i dbaniu o siebie w obecnych czasach, i to jest podcast, który powstał zdalnie, także da się, tak jak mówię, ale są pewne utrudnienia i no, my, ludzie internetu, kombinujemy. Ale wracając do tego, że minęły dwa lata, powiem Wam, że jest to niesamowite, bo ja nie sądziłam, w ogóle rozpoczynając przygodę z podcastowaniem, że to będzie oficjalnie najfajniejsza część mojej pracy, mojej działalności. Jest to takie moje ukochane dziecko. Także na start bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które były ze mną, są ze mną od początku, ale też każdej osobie, która dołączyła. Na przestrzeni tych dwóch lat, a nawet osobom, które dołączyły pod koniec, bo podcast cieszy się popularnością. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. I tak jak Wam mówiłam ostatnio, jestem w szoku, bo ja w ogóle rzadko sprawdzam jakieś statystyki, tylko tak sobie tworzę, jakby do szuflady i wrzucam to, co gdzieś tam mi w duszy gra. A zobaczyłam rzeczywiście te podcasty, w jakiś sposób się pojawiają. Wybijają na tle, na tle innych. Także dziękuję Wam, dziękuję Wam z całego serca, bo żaden program, żaden podcast, żaden kanał nie miałby sensu, gdyby ludzie nie chcieli go słuchać. Jeżeli w tle słyszycie szczekanie, to jest to mój pies, który lata po podwórku, ale mam nadzieję, że mój mikrofon sprytnie to wycisza. Wracając do tematu historii powstawania podcastu, słuchajcie, ja zaczęłam słuchać podcastów. Ponad dwa i pół roku temu, no to było w ogóle wakacje dwa i pół roku temu, ale takie apogeum słuchania miałam właśnie na wakacjach w Toskanii, gdzie słuchałam po prostu non-stop całymi dniami podcastów i stwierdziłam, że to jest w ogóle idealne zajęcie, kiedy leżymy na plaży i wiecie, w gorącym słońcu trochę nam się nie chce czytać książki, bo jesteśmy tacy leniwi, trochę przysypiamy. I wtedy. Oświeciło mnie, że przecież podcasty to jest super rzecz, którą można robić na leżaku. W ogóle tak jak mówię, słuchałam je przez całe lato, i takim pierwszym podcastem, w którym się absolutnie zakochałam, to był The Ultimate Health Podcast, taki kanadyjski podcast o zdrowiu, który przesłuchałam praktycznie cały. I powiem Wam, że na pomysł nagrywania własnych podcastów wpadłam mniej więcej w styczniu lutym. Zaczęłam nagrywać już w lutym i w marcu, i od kwietnia ruszyła pierwsza seria. Także od momentu pomysłu do realizacji nie upłynęło zbyt wiele czasu. Ja jestem w ogóle człowiekiem, który po prostu działa. Ale powodem rozpoczęcia nagrywania podcastu, w zasadzie powody były dwa. Po pierwsze, byłam na takim etapie działalności w internecie, gdzie nie tyle chciałam coś zmienić, co miałam poczucie, że nie mogę się dalej rozwijać w pojedynkę. Ja w ogóle głęboko wierzę też we współpracę, w taką synergię. I chciałam przekazywać Wam coraz to więcej nowych treści, dodawać nowe tematy filmów, ale nie czułam się na siłach, żeby tutaj pokazywać siebie w roli eksperta, bo sama chciałam się tych rzeczy uczyć i pomyślałam sobie, że Jaki to byłby świetny pomysł, gdybym mogła rozmawiać z mądrymi ludźmi, z ekspertami z różnych dziedzin, sama pogłębiać swoją wiedzę i móc udostępniać to dalej, dzięki czemu eduko edukowalibyśmy się i teraz już edukujemy się wspólnie. Ponadto zdam sobie sprawę, że jest wielu wspaniałych ludzi, którzy mają tyle do powiedzenia, ale nie mają tej przestrzeni, w której mogą mówić do ludzi, a przez to, że dużo osób było zainteresowanych. Tym, co ja wrzucałam, co ja wrzucam do sieci, mogłam stworzyć dla nich miejsce, gdzie zostaną wysłuchani. I to wydało mi się być naprawdę super konceptem i też się sprawdził i jestem przeszczęśliwa z tego tytułu. Natomiast oczywiście drugą kwestią było to, że ja autentycznie zauważyłam, że nie ma treści o tematyce, która mnie interesuje na rynku polskim, bo od lat podcasty na zachodzie były już popularne i jakby w świecie anglojęzycznym chyba w ogóle najbardziej w Szwecji one wiodły prym już od dawna a u nas naprawdę nie było czego słuchać i teraz podcasty przeżywają ogromny boom w Polsce z czego się bardzo cieszę Choć nadal myślę, że tych podcastów o tematyce związanej z tym, czym ja się zajmuję, nie ma aż tak dużo, ale cieszę się, że rzeczywiście rośniemy w siłę, bo uważam, że te dwa lata temu była to całkiem taka nowatorska idea, szczególnie na YouTubie, w miejscu, gdzie liczy się wideo i raczej krótki content, a tu nagle godzinne nagrania. Audio, także to na pewno było coś mało popularnego, ale teraz to się zmieniło i bardzo się cieszę, że mogłam mieć w tym jakiś swój udział. Jeśli chodzi o moje początki, to ja zaczęłam od nagrywania w studio, ponieważ jestem na YouTubie w sieci partnerskiej, która zawczasu udostępniała studio. Także przyjeżdżałam sobie do Warszawy, nagrywałam zazwyczaj dwa podcasty, korzystałam ze studia i ze sprzętu, który był właśnie tam w biurze. Obecnie nagrywam zdalnie, czyli albo siedzę w domu, albo ktoś do mnie przyjeżdża, albo ja jadę do kogoś i mam swój własny sprzęt, bo w zeszłym roku na zakończenie studiów kupiłam sobie mikrofon i dla wszystkich zainteresowanych jest to mikrofon Blue Yeti, ten podstawowy, który moim zdaniem jest super, ma funkcję zbierania dźwięku zarówno z jednej strony, z dwóch stron, jak i z całej okolicy, okolicy, z całego okręgu. I jest też funkcja ASMR, z której jeszcze nie korzystałam. Nagrywam podcast w programie Audacity i potem go montuję w programie Final Cut, dlatego że tam też montuję filmy. Znam ten program i zazwyczaj też od razu tworzę wersję wideo na YouTube'a, i jest mi łatwiej wyeksportować dźwięk i też wersję z obrazem, ale tutaj postarałam się to powiedzieć bardzo szybko, bo kto jest zainteresowany, ten zapamięta, lub zapraszam do opisu, ale też nie chcę Was tymi technicznymi informacjami tutaj zarzucać. Wracając jeszcze do początków, często dostaję od Was pytania o to, skąd biorę moich gości, jak ich dobieram, jak wygląda cały ten proces, więc powiem Wam, że na samym początku. Zapraszałam moich znajomych, osoby, z którymi już się wcześniej widziałam, albo osoby, z którymi miałam jakiś tam kontakt w mediach społecznościowych. Oczywiście, z czasem zaczęłam się ośmielać i bez problemu zagadywać do ludzi, którzy prawdopodobnie o mnie nigdy nie słyszeli lub też z którymi ja nie byłam aż tak zaznajomiona. Wydaje mi się, że to jest kwestia wprawy i zupełnie w tym momencie bezproblemowo piszę do osób, które uważam, że byłyby świetnymi gośćmi i powiem wam tak już bardziej prywatnie, że podcast dał mi tyle, jeśli chodzi o właśnie społeczność i o, o znajomości, ponieważ ja dzięki temu, że zaprosiłam do podcastu pewne osoby, poznałam wspaniałych przyjaciół i nie wiem, nie zrobiłam sobie tutaj listy, więc nie chciałabym kogoś pominąć ale choćby takie osoby jak Justyna Owsiana czy Kajaveg Wróżka, my się poznałyśmy dlatego, że ja je zaprosiłam do podcastu i od tego rozpoczęła się nasza przyjaźń. Także muszę powiedzieć, że jestem podcastowi mega wdzięczna, bo powiem wam szczerze, że prawie wszystkie najbliższe mi osoby to są właśnie mm, moi znajomi z podcastu. W ogóle jeszcze kontynuując to, co dało mi nagrywanie podcastu, to też było właśnie otwarcie się na ludzi. Wydaje mi się, że to, że zapraszałam często obce osoby do siebie i od razu musieliśmy stworzyć taką więź no i nową relację, po to, aby ta rozmowa fajnie się kleiła. I też ja jako gospodarz musiałam stworzyć taką atmosferę komfortu i, i przyjaźni. To bardzo mi to pomogło otworzyć się na ludzi i też ułatwiło mi kontakty z ludźmi na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o to, jak dobieram gości, to nie chciałabym użyć stwierdzenia, że jest to przypadkowe, bo ja uważam, że absolutnie nie ma przypadków, ale mm, ci goście po prostu pojawiają się w moim życiu. Jestem raczej osobą, która, która planuje, więc u mnie te podcasty zawsze są. Z wyprzedzeniem przemyślane, przynajmniej tak o miesiąc. Mam też taką listę w notesie osób, które potencjalnie chciałabym zaprosić, i listę tematów, które chciałabym poruszyć, ale staram się, pomimo moich właśnie takich skłonności do, do planowania, pozwolić sobie tutaj na spontaniczność i zawsze. Wpadnie mi do głowy jakiś nowy temat, albo pojawi się gdzieś tam w mediach społecznościowych jakaś nowa osoba, czy ktoś opowie mi o świetnej inicjatywie, i ja sobie to dopisuję do mojej listy potencjalnych gości czy tematów i sukcesywnie do tych ludzi zagaduję, i to się wszystko jakoś tak organicznie układa. Też wydaje mi się, że. Mój podcast jest całkiem taki aktualny i też jest swego rodzaju odpowiedzią na to, co dzieje się obecnie, o czym się obecnie mówi, co akurat mnie zainteresuje, chyba nawet to jest ważniejsze. Nie jest to podcast, gdzie dobycie się wszystkich nowinek, nie wiem, ze świata zdrowia czy, czy ekologii, ale na pewno podcast jest bardzo związany z tym, co mnie. Kręci w danym momencie, lub kto mnie interesuje w danym momencie. Także jest to taka, taki bardzo ciekawy proces, którego ja nie jestem w stanie usystematyzować, ale tak jak Wam mówię, lubię mieć te podcasty zaplanowane z wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o kolejne takie często zadawane pytanie, to jest to, jak ja się przygotowuję do podcastów i powiem Wam, że po raz pierwszy, kiedy dostałam to pytanie, to nie wiedziałam zupełnie, jak na nie odpowiedzieć, bo ja się. Bardzo mało przygotowuję do podcastów, i też nie, nie zastanawiałam się nigdy nad tym, jak prowadzić rozmowę, nie zgłębiałam tego tematu, tylko to po prostu wyszło naturalnie i chyba całkiem dobrze działa. To, co ja zawsze robię, to wypisuję sobie listę zagadnień. Które chciałabym poruszyć z moim gościem, i jeżeli to jest jakaś bardziej złożona kwestia, to czasami piszę sobie też krok po kroku, jaki temat może wynikać z jakiego, ale powiem Wam, że może przez pierwsze pół roku było tak rzeczywiście, że zerkałam na tę ściągę, a w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza mi się w ogóle patrzeć na, na swoje notatki, bo. Po prostu bardzo lubię prowadzić rozmowę i zazwyczaj te tematy, które są poruszane, naprawdę są bliskie mojemu sercu i ja jestem też tym widzem, tak jak Wam mówiłam na początku. Jakby mm, ja się uczę od tej osoby, więc zadaję takie pytania, jakie czuję, że zadałaby osoba, która nas teraz słucha, i wydaje mi się, że rozmowa jest przyjemniejsza dla ucha, jeżeli ona sobie tak naturalnie ewoluuję więc staram się bardzo aktywnie słuchać, mieć z tyłu głowy to, co jeszcze jest do powiedzenia, ale odpowiadać bezpośrednio na to, co mówi mój gość. Także powiem Wam, tak zdradzając też z kulis, że mam takie momenty, że Słucham mojego rozmówcy i nagle mam totalnie czarną dziurę, o co miałam zapytać, albo na przykład słucham rozmówcy, robię sobie notatkę w głowie, że o, o to muszę dopytać, albo o, teraz mogę pociągnąć ten temat, ale ta osoba dalej mówi, więc na przykład mam kolejny przypis w głowie, o, o to też warto zapytać, i rzeczywiście jest to trudne zadanie dla pamięci, jednocześnie jakby pozostając aktywną w tej rozmowie. Także myślę, że jest to, jest to skill, nie powiem, ale ja to po prostu uwielbiam. I wydaje mi się, że to jest też ważna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć, że ja, i też wspomniałam o tym trochę, że ja uwielbiam prowadzić podcasty. Ja kiedy zaczęłam robić te wywiady, zrozumiałam, że znalazłam swoje powołanie. I tak jak oczywiście nie wiem, na YouTubie, czy nawet w tym odcinku tutaj gram pierwsze skrzypce Jestem tylko ja, tak i to był też kolejny powód, dla którego Chciałam zrobić podcast, bo chciałam trochę odwrócić od siebie uwagę w takim kontekście, że miałam takie poczucie, że skoro ludzie są skłonni i chętni poświęcić swój prywatny czas na słuchanie moich treści, to byłoby super, żeby to było więcej niż tylko ja, bo oczywiście kocham gadać i wiadomo, buzia mi się nie zamyka, umówmy się i to jest ok. To. Chciałam skupić trochę uwagę widza na jakichś tematach, które są może z mojej perspektywy ważniejsze, jednocześnie jakby dając dużo z siebie, ale żeby nie chodziło tutaj o mnie, tylko, tylko o coś ciekawszego. Tak, mam nadzieję, że taki efekt został uzyskany. Natomiast to była piękna dygresja. Wracając, chciałam powiedzieć, że odnalazłam się jako, jako dziennikarz i co ciekawe, jako młoda dziewczyna zawsze marzyłam, młoda dziewczyna, jestem nadal młodą dziewczyną ale jako dziecko zawsze chciałam być dziennikarką i moim w ogóle ogromnym marzeniem to było mieć um, pracę Ani Wędzikowskiej, nie wiem czy kojarzycie Ania prowadziła zawsze dla TVN najczęściej to było w Dzień Dobry TVN wywiady z gwiazdami Hollywood i ja po prostu, jako że kocham kino i to jest coś, co było ze mną od urodzenia marzyłam o tym, żeby być jak ona i po prostu prowadzić te wywiady. Więc trochę jakby od innej strony zrealizowałam jakieś swoje dziecięce marzenie i właśnie ostatnio sobie zdałam sprawę, że w sumie stworzyłam sobie taką pracę, o jakiej marzyłam, czyli właśnie rozmawianie z różnymi wyjątkowymi osobami na tematy, które mnie interesują. Hollywood jeszcze przede mną, także słuchajcie, jak macie jakieś kontakty, to możecie możecie spokojnie mnie polecić. Ale akurat tutaj rozumiem na tematy, które, które, mnie interesują, w ogóle z innego świata. I jestem przeszczęśliwa. To jest naprawdę super. I mają dwa lata. I powiem Wam kolejna rzecz jest taka, że jak zakładałam podcast, to ja nie miałam żadnych oczekiwań. Ja po prostu uwielbiałam słuchać podcastów. Chciałam robić treści z mądrymi ludźmi, mówić o ważnych dla mnie rzeczach. I ja totalnie nie wiedziałam, czy coś z tego wyjdzie. Nie robiłam żadnych długich planów. I w ogóle. Gdyby się okazało, że to zupełnie nie, nie funkcjonuje na polskim rynku, to w ogóle by mnie to nie ruszyło. Powiem wam. Tyle radości dało mi po prostu robienie tego i ja czułam, że ja chcę to wyprodukować. Także to jest taki podcast ze mną w roli głównej i ja będę tylko mówić o tym, jaka jestem szczęśliwa. I w na ten podcast. Jezus, ja nie umiem mówić, wiecie? Powiem wam, że mm, moja mama. Znaczy, ja się śmieję do nich w zasadzie, to nie ona mówi, tylko ja mówię, bo moja mama często zwraca mi uwagę, że mega niewyraźnie mówię, zjadam litery i nie można mnie za Chiny zrozumieć, a ja się śmieję, że po prostu ja odreagowuję po nagrywaniu filmów i podcastów i jak mówię prywatnie, to autentycznie sama się potykam o swój własny język i nawet mam takie sformułowania z podcastów, które przysparzają mi tak dużych trudności, jak na przykład. Um, o świadomym życiu. Słyszycie to? Słyszycie to? Teraz zrobiłam i to idealnie. Właśnie zjadłam wszystkie słowa o świadomym życiu. Z jakiegoś powodu jest to dla mnie mega trudne. Tak samo stwierdzenie zrównoważonego rozwoju, jeżeli ono się znajduje w trakcie jakiegoś zdania, to tak samo po prostu się na nim dławię. Jeszcze mam zapisane jedno pytanko od Was, a mianowicie, czy się stresuje i co mnie stresuje w nagrywaniu podcastów. I powiem Wam, że ja w ogóle mam taką specyficzną relację ze stresem. Ja się bardzo stresuję i jakby wszelkiego rodzaju to chyba normalne, tak? jakieś tam wyzwanie, czy niekomfortowe sytuacje mnie stresują, ale w momencie, kiedy już zaczyna się to działanie, to ten stres absolutnie ze mnie schodzi i już jestem. Na Flow. I wielokrotnie tak mam, że mam zaplanowany jakiś podcast, myślę sobie, ale mi się nie chce, albo w ogóle po co to robię. A w momencie, kiedy zjawia się mój gość, jest ekstra i cała rozmowa to jest dla mnie tak niesamowity proces. Ja zapominam o całym świecie i to jest dla mnie też wręcz taka czynność medytacyjna, bo jestem tak bardzo w tu i teraz. Mm. Tak bardzo skupiona na tym, co mówi mój gość, na tym, co jeszcze ja mam powiedzieć, ale nic innego nie istnieje i kocham ten stan, i polecam wam z całego serca, śmieję się, ostatnio się śmiałam z Mają Zobcza, która była u mnie w poniedziałek. W sensie podcast się ukazał w poniedziałek, że jeżeli jest jakaś czynność, która sprawia, że ja nie myślę o jedzeniu, to znaczy, że to jest naprawdę coś, co ja lubię. I tak mam właśnie w przypadku nagrywania podcastów. Czy się stresuję? Tak jak powiedziałam, jest zawsze taka ekscytacja, natomiast rzeczywiście były osoby, które mnie bardzo stresowały przed nagraniem i na pewno z takich ostatnich rzeczy to bardzo mnie stresowała cała seria z Adidasem, dlatego, że to była pierwsza seria nagrywana w wersji wideo, więc wiedziałam, że Muszę też zadbać o to, jak się prezentuje moja mimika, i po, no po prostu jest to jakiś tam dodatkowy czynnik, o którym trzeba myśleć. I druga rzecz, słuchało nas chyba pięć osób za każdym razem. To, to się trochę różniło w zależności od odcinka, ale nigdy nie byłam sama z moim gościem lub z moimi gośćmi, więc, jakby sama ta idea mnie trochę stresowała. Z tym, że mówię, tak jak zaczynałam już nagrywać, to zupełnie, zupełnie o tym zapominałam. Inny podcast, który mnie stresował, to był na przykład, albo może nie będę mówić dokładnie, który mnie stresował. Na pewno, słuchajcie, stresują mnie osoby, które są. Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale osoby, które są na przykład właśnie profesorami albo jakimiś wykładowcami, osoby takie naprawdę poważne. I to nie znaczy, że moi inni goście są niepoważni, ale są osoby, które od razu mają taki bezpośredni z Tobą kontakt i czujecie się jak na równi, a są osoby, no, do których czujesz respekt w takim tego słowa znaczeniu, że czujesz się tak trochę nieswojo. I ja, jako mała Karolinka z podcastem z internetu, yy, czułam się tak, wow, ta osoba ze mną będzie rozmawiała. I to nie chodzi o to, że ktoś jest na przykład sławny, tylko że ktoś właśnie jest jakimś wykładowcą, profesorem, autorem jakichś tam książek, badań. I to mnie rzeczywiście tak onieśmielało momentami, ale potem finalnie efekt był super. No, na przykład cała moja przygoda z kongresem medycyny integralnej w zeszłym roku to był ogromny skok na głęboką wodę, bo tam byli sami eksperci, po prostu ludzie, którzy jeżdżą po świecie z wykładami więc dla mnie, dla mnie to, było, to było duże wyzwanie tak psychicznie, uważam, że wyszło całkiem, całkiem fajnie. Zanim przejdę do tego, co nas czeka w programie, który wcale się nie kończy, wbrew mojemu super żarcikowi, to chciałam Wam powiedzieć, że rzuciłam okiem na statystyki i pomyślałam, że podzielę się z Wami tym, jakie były najpopularniejsze podcasty w, w na przestrzeni tych dwóch lat, zarówno na YouTubie, jak i na tych platformach audio, czyli na Spotify albo na iTunesie. I muszę Wam powiedzieć, że chyba nikogo nie zdziwi, że absolutnym hitem numerem jeden jest moja kochana Asia Podgórska, która była moim gościem sześć razy. I podcasty z nią są najchętniej słuchane i oglądane. I nasz pierwszy wspólny podcast, czyli odcinek 48, o diecie dla mózgu, o restrykcji kalorycznej, o poście przerywanym, troszkę o keto, ale też o przebodźcowaniu, i nadmiarze w naszym życiu, to jest podcast, który był odsłuchany najczęściej właśnie i na YouTubie, i na tych wszystkich pozostałych platformach. I tak samo. W przypadku naszej serii dobrze wiemy, ona też plasuje się w pierwszej dziesiątce, to jest nasza super seria w której poruszyłyśmy temat neuroprzekaźników, czyli chemii naszego mózgu, choroby Alzheimera, snu i rytmu dobowego, czyli mój temat numer jeden oraz stresu i skutku podwyższonego kortyzolu w naszym organizmie. Także no Asia jest moim hitem i dla wszystkich osób, które lubią nasz duet, to po raz kolejny powiem, że to nie koniec, będzie więcej, także zapowiadam super działania w tym roku i jeszcze tylko przypomnę, że miałyśmy dodatkowo podcast o suplementach sprzed kilku tygodni, który oczywiście też cieszy się wspaniałą popularnością i jeśli chodzi o YouTube, to słuchajcie, drugim najchętniej odsłuchiwanym podcastem jest podcast z Moją kochaną również, Asią Łużyńską, podcast 34 o prawie przyciągania, czyli w jaki sposób możemy zmanifestować swoje marzenia. Także czasami, jak patrzę na te statystyki, to jest to dla mnie mega ciekawe, co Was najbardziej interesuje. No, jeśli chodzi właśnie o najpopularniejsze podcasty na YouTube, nie na YouTube, na Spotify, na iTunesie, jest to odcinek o śnie, właśnie z serii Dobrze wiemy. Także mam dla Was taką małą. Prośbę. Jestem bardzo ciekawa, jakie były Wasze top ulubione podcasty, powiedzmy takie top 3. Jeżeli macie ochotę się ze mną podzielić, to dajcie znać na Instagramie Karolina Sobańska Podcast pod postem, który dotyczy tego odcinka podcastu. Tak samo możecie komentować na YouTubie pod tym odcinkiem i jak już mam chwilę, żeby zrobić self promo to oczywiście Was zapraszam zachęcam, uprzejmie proszę o wystawianie opinii podcastowi na, na iTunesie, czy też w aplikacji podcasty tam możecie dać mu gwiazdki od 1 do 5, bo proszę 5 nie no śmiej się, znaczy nie śmiej się i zostawić kilka słów recenzji, bo super mi to pomaga, jest to maksymalnie miłe i dzięki temu naprawdę podcast trafia do większej ilości osób, a uważam, że te tematy, które tutaj poruszamy są mega ważne. Jeżeli wy je lubicie, to po prostu dzielmy się tym. Tak samo udostępniajcie podcast tagujcie mnie, mój, mój Instagram Karolina Sobańska, ale także Instagram Karolina Sobańska Podcast. Jest mi niezmiernie miło i na podcastowym koncie udostępniam absolutnie wszystko. Także taka prośba ode mnie, a teraz w końcu Wam powiem o tym, co planuję w tym miesiącu. Także tak jak mówiłam, trochę się pozmieniało, wiadomo, no, mamy dziwne czasy obecnie. I ja stwierdziłam, że w tym miesiącu będę wrzucała podcast dwa razy w tygodniu. Podcast będzie ukazywał się w poniedziałek i w środę o godzinie 7. I będzie to nietypowy miesiąc, ponieważ jako, że bardzo dużo osób dołączyło jako słuchacze podcastu w ostatnim roku, w ostatnim półroczu. Pomyślałam, że super by było odświeżyć trochę rozmowy, które pojawiły się na początku mojego podcastu, czyli wiele. Wiele, nawet lat, ale wiele miesięcy temu, podcasty, które są mniej słuchane, były mniej słuchane, i też ja sama widzę po sobie, że rzadko sięgam do jakichś takich starych odcinków, podcastów, które nawet zaczynam słuchać teraz, bo wydaje mi się, że może one są nieaktualne. A jest wiele takich odcinków, które moim zdaniem zasługują na więcej miłości i które są bardzo aktualne i bardzo potrzebne, więc pomyślałam, że takie danie im drugiego życia. Czyli udostępnienie ich ponownie będzie fajną opcją, ale zanim stwierdzicie, że to jest głupi pomysł, pozwólcie, że wytłumaczę, jak to będzie wyglądało. Więc każdy tydzień będzie miał motyw przewodni, i do każdego archiwalnego podcastu będę dogrywała nowy wstęp i zakończenie, czyli będę mówiła trochę o tym, co się dzieje obecnie na świecie, w moim życiu, od nowa będę Wam streszczała ten odcinek i będę go na tyle modyfikowała, przycinała, żeby był jak najbardziej użyteczny i aktualny do dzisiejszych czasów, bo nie chcę Wam zdradzać, co to będą za odcinki. Ale powiem Wam, jakie będą motywy przewodnie. Także w przyszłym tygodniu ruszamy z motywem zdrowe ciało i duch, czyli o holistycznym podejściu do zdrowia, o tym, że to, jaki mamy stan umysłu, jest ściśle połączone z tym, jak się czujemy w naszym ciele. Tak, trochę enigmatycznie dopowiedziałam. Kolejny tydzień to będzie dieta roślinna, następnie Zdrowie psychiczne, może nazwę to psychika i na koniec ekologia, ale nie cytujcie mnie tutaj, bo możliwe, że pozmieniam tę kolejność, bo jeszcze przyznam szczerze, że nie zaczęłam pracy nad tymi nowymi, starymi odcinkami, ale takie są generalnie założenia i w każdym tygodniu będą dwa odcinki. Powiem tak, jeśli chodzi o to, co będzie dalej, tego nie wie nikt i tego chyba nie wie nikt na żaden temat obecnie. Dlatego, że oczywiście chciałabym, żeby wszystko wróciło do normy i abyśmy mogli się spotykać na nagrania podcastów na żywo. Ja i moi goście nagrywacie w wersji wideo w moim mieszkaniu w Warszawie. No ale tutaj nie ma na to wpływu. Jestem obecnie w Łodzi, w domu. I jeżeli sytuacja się nie zmieni, to ja z wielką chęcią przekonam się do nagrywania podcastów zdalnie. Mam też listę osób, które na przykład z założenia nie mogłabym. Które nie mogłabym zaprosić do siebie, więc może właśnie od nich zacznę, skoro i tak to miałaby być rozmowa zdalna, a może w ogóle przekonam się do tej formy, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Tak, już miałam zaplanowane różne spotkania na kolejne odcinki, które się oczywiście nie odbyły, ale są one. Gdzieś tam z tyłu mojej głowy nadal jest to aktualne. I teraz już na koniec moje pytanie do Was, moja prośba do Was: czego Wy chcecie w podcaście? I mówię zarówno o takie treści, o takich treściach. Związanych z tym, co dzieje się teraz, czyli czego potrzebujecie teraz, jeżeli to będzie aktualne, to na taki maj, tak? Co w maju mogę Wam dać od siebie, żeby, żeby to Wam jakoś umilało ten czas? Jestem bardzo, bardzo otwarta na Wasze propozycje, ale też ciekawi mnie, abstrahując od kryzysu światowego i od pandemii jakie są inne tematy, które chcielibyście, abym zgłębiła w kolejnych odcinkach, jakich gości chcielibyście zobaczyć? Ja tak jak mówiłam, mam oczywiście w głowie i nawet na papierze listę osób, które chciałabym u siebie zobaczyć i tematy, które chciałabym poruszyć. Ale tak jak mówiłam wcześniej OK, ja też... Robię te podcasty pod kątem tego, co mnie interesuje, ale ważne jest dla mnie, żebyście Wy też edukowali się, czy spędzali sobie miło czas przy treściach, które Was cieszą i ciekawią. Także piszcie na Karolina Somańska podcast, piszcie w komentarzach na YouTube pod tym podcastem. Myślę, że się nie pogubimy. I tutaj już kończę, moi drodzy. I no, naprawdę nie umiem. Nie umiem wyrazić mojej wdzięczności za to, że mnie słuchacie. To jest ogromne wyróżnienie, bo tak jak powiedziałam, jest to moje spełnienie marzeń, jest to coś, co ja kocham robić, coś, co sprawia mi tyle frajdy, coś, w czym czuję się świetnie i co chciałabym robić jak, naj, jak najdłużej. Także mam nadzieję, że moje zdrowie i okoliczności świata pozwolą na to, abym mogła ten podcast prowadzić i prowadzić i rozwijać i spędzać sobie miło czas z moimi gośćmi i z Wami i umilać Wam ten czas. Mam nadzieję, że też w tych czasach zamknięcia w domu macie więcej może chęci i też właśnie czasu na to, żeby zacząć słuchać podcastów, bo wiem, że dużo osób teraz właśnie po nie sięga, także dzięki, że wybraliście mój podcast. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo no to nie był jakiś super merytoryczny podcast, taka moja zwykła gadanina. Ale słuchajcie, 100 lat dla mnie, 100 lat dla podcastu, minęły 2 lata, nadal tu jestem i nigdzie się nie wybieram. Dziękuję Wam z całego serca. Do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 7 rano. Cześć!